flagę trzeba szanować. Rzucił polską flagę na podłogę, bo... Albo... Hoe werkt dich geduldbeleid ook weer in Nederland? Ale czy sam sobie lubisz jarać, czy nie? Bo nie odpowiedziałeś. Okej. No... Kamil? Bo wy się pytacie mnie takie pytania, no to sami też musicie powiedzieć. Mnie to głowa zawsze boli. Mnie też. As a snitch is in the flat. Czyli Mr. Polsko! To są rapowe jaja, gdzie Kamil i Marcin grają bęgery w Radiu Go Go. Witamy was bardzo serdecznie w rapowych jajach, gdzie Kamil oraz Marcin grają bęgery w Radiu Go. Słuchajcie, dzisiaj naszym i waszym gościem jest Dominik Włodzimierz Czajka Grot, czyli Mister Polsko! Siema. Witamy cię serdecznie, Dominiku. Chcemy z tobą zagrać w rap grę, która polega na tym, że rzucasz sobie kostką i w zależności na jakie pole trafisz, takie czekałem przed tobą wyzwania, challenge, a nawet prezenty. Ale prezenty? Czasami mi się trafiają czasami. Ale zobaczymy, tak zobaczymy. Okay, zależy, okay. Co się trafi. A rotacja. Nigdy nic nie wiadomo. Także rzucamy kostką, zobaczymy co wypadnie. Okej. Okay. I wypadła piątka, czyli jest to łatwe pytanie. Łatwe? Na tak, początek. No, tak. Okay. No to chyba dobrze, nie? Super. Słuchaj, no to może trochę powiedz o swoich początkach z rapem, no bo wiemy, że zaczynałeś w Holandii, jeśli o to chodzi. Jak to było? Sam początek, nie? Wiecie co, ja zawsze chciałem być, miałem być mechanikiem. Samochodowym? Tak, ale pisałem teksty u siebie w pokoju. Nagrywałem sobie tak, wiesz, amatorsko, po swojemu, ale miałem być mechanikiem, a w pewnym momencie jak skończyłem szkołę i zdałem egzaminy, wszystko, miałem iść do szkoły, żeby być mechanikiem, pomyślałem, czy ja chcę być mechanikiem, czy ja chcę leżeć całe życie pod samochodem i być brudny i... Wolisz prowadzić zajebiste samochody. No, i pomyślałem, nie chcę. I wtedy pomyślałem, okej, co ja mam zrobić z swoim życiem? Nie miałem żadnych planów, żadnego wyjścia. I po prostu pomyślałem, okej, co naprawdę lubię robić, to jest tworzyć muzykę. I no, zacząłem. U siebie w pokoju, potem małe koncerty gdzieś tam w moim mieście. Czyli powolutku, pomalutku. Tak. Na sam szczyt. No dobra, no to były początki, teraz możemy rzucać kostką dalej, zobaczymy co wypadnie. To było takie łatwe. Łatwe, no tak, bo to było łatwe. To jest łatwe. Okej. Takie się trafiło. Teraz wypadła czwórka, czyli trafił nam się challenge, który polega na tym, że chcemy, żebyś w tym momencie spróbował zarapować nam coś po niderlandzku. Czy jesteś w stanie podjąć się tego wyzwania? Kawałeczek jakiś. Okej. Dobra, no to zaczynamy. 3, 2, 1. As a snitch is in the flat, want the scope to is gebeld. Iedereen is on the... Ik heb de waarheid niet verteld. Ik rock toetenet Elon. Ze dansen met haar op Linon. Er zit sneeuw in je neus Eskimo. Nieuw pluk kan brengen tot een kilo. Mamy nadzieję, że nas nie obraziłeś. No nie wiem, zobaczycie w komentarzach, bo pewnie ktoś tam poszuka na internecie o co chodziło i... W Google to dobra. Dobra, rzucamy dalej kostką, zobaczymy co wypadnie. I wypadła szóstka, czyli jest to łatwe pytanie. Łatwe pytanie. No słuchaj, na początku nazywałeś się, miałeś taką ksywę MC Polska, tak? Tak. Teraz Mister Polska. Tak. Na czemu nie na przykład, nie wiem, Mister Holandia albo Mister Netherlands? Mister Amsterdam. Wiecie co, bo ja zaczynałem moją karierę po holendersku. Śpiewałem w Holandii, mieszkałem w Holandii. Wiedziałem, że otworzyły się granice dla Polaków w 2004. Chodzi ci o Unię, tak? Tak. I dużo Polaków przyjeżdżało do Holandii, więc myślałem, okej, ktoś musi reprezentować nas. I to będę ja, czyli ty. Dałem, okej, będę Mister Polska. Wiesz, ja byłem małolatem, więc myślałem, że to, brzmi cool, Mister Polska. Nigdy nie wiedząc, że tyle lat później będę grał koncerty w Polsce i będzie mega dziwnie, że Polak, który ma holenderski akcent, nazywa się Mister Polska, jest tutaj. Ale to jest różnicowanie. Ale tak. To zajebiste, mi się podoba. Czyli stąd się wzięła ksywka Mister Polska. Tak. Dobra, myślę, że możemy rzucać dalej kostką. Będzie to już czwarty rzut w naszej rap grze i zobaczymy, co wypadnie. Bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. I wypadła piątka, czy jest to łatwe pytanie. Wiemy, że w Holandii masz status gwiazdy, jesteś tam znany na muzycznym podwórku od wielu lat. I czy uważasz, że dzięki kawałkowi Jagodzianki, nagranym wspólnie z Malikiem Montaną, stałeś się bardziej rozpoznawalny w Polsce?
Na bank, na 100%, tak. Czyli to... wszystko zaczęło się od jagodzianek. Tak, wszystko zaczęło się od jagodzianek. Powiem wam, że wiesz, tak samo jak teraz Złote Terasy, wiedziałem, że to jest zajebista piosenka i że trzeba coś z tym zrobić i że miałem takie dobre poczucie, że ludziom się spodoba, ale jak to wrzuciliśmy na YouTube'a i po jednym dniu to było na, czy po dwóch dniach, nie pamiętam, wykarczy na czasie, na numer jeden i to był wszędzie przez całe lato, no to ja nawet nie byłem w Polsce, bo ja nie grałem koncertów w Polsce. Widziałem na Instagram, jak Malik gra koncerty i każdy i to śpiewa. Co się dzieje, tak? Tak, no co się dzieje. Dopiero po jakimś czasie ludzie skumali, że mnie też można zbukować, żebym przyszedł koncert zagrać, ale i od tego momentu nie przestałem. Ale spodziewałeś się aż takiego dużego wyniku tej piosenki? Myślę, przy nagrywaniu? Że... Nie. To jest bardzo trudno, żeby... Zawsze mam dobrą nadzieję, że coś dobrego się stanie. To jest mój styl życia i tak ja stoję, tak się budzę rano, pozytywny. Więc przy tym też miałem dobre uczucie, że okej, może coś będzie z tego, może nie, ale że to, że będzie to taki... Taki bang. Ej. Nie, też w moim życiu, nie? Taki, jak to się nazywa, gdzie samochody się mijają. Rondo. Skrzyżowanie w moim życiu. Gdzie będę musiał taką decyzję wziąć, bo ja robiłem holenderską muzykę. W tym momencie musiałem się zdecydować. W lewo czy w prawo? W lewo czy w prawo. 10 lat w Holandii już robiłem muzykę. Bardzo dużo osiągnąłem. Myślałem, okej, może jest to dobry moment, żeby coś nowego zrobić. Żeby też mieć nową frajdę z tego. Na innym rynku. Tak. I myślę, że to była bardzo dobra decyzja. No potem sikam szampan, tak? Tak, tak. No pistolet. Pistolet, marzenia, czarny dres. Wszystko w milionach wyświetleń. Tak. I teraz Złote Terasy. No tak. I pięknie. Myślę, że możemy rzucać dalej kostką, zobaczymy co wypadnie. Jest to już piąty rzut w naszej rap grze. Trójeczka. I wypadła trójka, czyli jest to drabinka. Oznacza to, że musisz po prostu piątkiem przejść tam w górę. Tam widzisz tę drabinkę? Tak, masz tutaj taką drabinkę. O, właśnie, dokładnie. I musimy rzucić jeszcze raz kostką, zobaczymy co teraz wypadnie. I jest jedynka, czyli jest to prezent. Prezent, mamy dla siebie prezent. Trafił się prezent. Jako, że jesteś Mister Polska, to mamy dla ciebie flagę Polski. Cóż by to innego mogło być? Proszę bardzo, to jest prezent od Rapowych Jaj dla ciebie, Dominiku. Tak, super. Dzisiaj wieczorem mam dwa koncerty, więc... To możesz rozwieźć ją gdzieś. Tak, zobaczymy się, gdzieś na story, może się uda znaleźć. Także Mister Polska dostał od nas flagę Polski. Dziękuję. Dobra, to co, lecimy dalej. Może to sam sobie gdzieś położyć, na spokojnie. A nie, wiesz, muszę... Tak. Żeby będzie... flagę trzeba szanować. Rzucił polską flagę na podłogę, bo... Tak. To za Holendę! Taki clickbait zrobimy. I wypadła czwórka, czyli jest to trudne pytanie. Wiedząc, że spędziłeś kawał życia w Amsterdamie, a doskonale wiemy, z czego słynie Amsterdam. Nie chodzi o tulipany. Tulipany. Też można to... Wiatraki, tak? Można powiedzieć, że to jest wiatrak, może powiedzieć, że to jest tulipan. Rowery. Tak. Ale mam do ciebie inne pytanko. Co sądzisz o legalizacji marihuany w Polsce i czy sam też palisz zioło? Odpowiedź na pierwsze pytanie. Ja tylko mogę porównać, jak jest w Holandii. W Holandii to tworzy taką sytuację, wiesz, ludzie jak chcą jarać, to i tak jarają. Taka prawda. I ja myślę, że to jest coś dobrego, żeby lepiej to w taki sposób zrobić, że to jest, że ludzie nie muszą wychodzić po nocach, wiesz. Żeby to było legalne. Gdzieś szukać jakichś ludzi, którzy im się sprzedaje. Po prostu mogą sobie gdzieś pójść i to kupić. Na zasadzie, że w barze też oprócz piwa jest jeszcze ziółko. Tak, a w ogóle w Holandii jest bardzo dziwne, bo jest tak w Holandii. Możesz kupić, możesz... Czekaj, muszę to dobrze powiedzieć, bo teraz mi się pomyliło. To nie chodzi o to, że są może wyznaczone miejsca, gdzie można palić? Teraz, czekaj, mi się pomyliło. Muszę się zapytać, gdzie jest zapiekanki. Spoko. Albo... Hoe werkt die gedoogbeleid ook weer in Nederland? Van, je kan zeg maar, ze mogen het wel verkopen, maar... De shoppers mogen wel wiet verkopen, maar ze mogen het niet inkopen ofzo. Ja, dat was het. Ja, toch zoiets. Oké. Zrozumieliśmy wszystko. Nie wiem, czy to jest całkiem fakt, ale chyba, też tak mi się zdaje, że
coffee shopy w Holandii mogą sprzedawać, ale nie mogą kupować. Aha, okej, okay, na tej zasadzie. Że oni mogą sprzedawać, ale nie mogą tego kupować. Więc jak i skąd? What the fuck? To jest w coffee shopie, no to... Czarodzieje przychodzą i tam czarują. Ale mogą sprzedać, nie? Więc to jest takie dziwne w Holandii, bo... ale myślę, że to jest normalna sytuacja, jak patrzeć na inne kraje w Ameryce, czy... Bo, w Niemczech teraz też tak. Oj, czy Niemcy to nie wiem, szczerze powiedziawszy. Nie wiem. A coś było, nie? Że... Może. Możliwe, że tak. Ale czy sam sobie lubisz jarać, czy nie? Bo nie odpowiedziałeś w końcu, okej. Okay. No, Kamil. Bo wy się pytacie mnie takie pytania, no to mnie sami to, też myślicie. Mnie to głowa zawsze boli. Mnie też. Mnie to głowa boli. Dobrze, że tylko głowa. No, dobre, dobre. Dobre odbicie piłeczki. Dobre odbicie piłeczki. Dobra, no dobra, to tak. Dalej kostką, zobaczymy, co teraz wypadnie. A propos odbijania. No i to... wypadła trójka, czyli znowu jest trudne pytanie. Wspaniaczku, teraz mam ja dla ciebie trudne. Najsłynniejsze twoje kawałki na polskim rynku muzycznym są właśnie o tym takim imprezowym życiu, no tych dziewczynach na jedną noc, alkoholu, narkotykach. I czy tak wygląda twoje życie poza sceną? Czy tak codziennie wygląda? Nie. Ja teraz mam normalnie, jestem z kimś razem, moją dziewczyną już od dłuższego czasu, więc... to nie jest tak, że ja codziennie chodzę i rano przychodzę do domu na kacu. No normalnie jestem przedsiębiorcą, dużo mam obowiązków, obowiązki, ale wszystko jest autobiograficzne, bo moje życie od, nie wiem, zacząłem robić muzykę, jak miałem 16 lat, jak miałem kariera w Holandii się rozwinęła, to miałem chyba z 18-19 lat. No i tak praktycznie z 10 lat hardkorowe rock'n'roll życie było i w pewnym momencie musiałem po prostu z tym trochę zahamować, bo... Za dużo tego było już. Za dużo było tego, ale tyle mam historii, tyle mam... jest co powiedzieć. Że warto, że ja mogę jeszcze do... jeszcze 20 lat o tym opowiadać. Zawsze jeszcze coś mi się przypomni. Ale to wiesz, lepiej mieć więcej niż mniej jakichś tam historii z tym związanych. To co, lecimy dalej. Lecimy dalej, rzucamy dalej kostką, zobaczymy co wypadnie. Jest to ósmy rzut w naszej rap grze i wypadła czwórka. Jak wiadomo, teraz na ten moment twój najnowszy kawałek to Złote Tarasy. I właśnie, skąd wziąłeś pomysł na nazwę tego kawałka oraz zaproszenie do niego słynnego rapera Donia? Wiesz, nazwa piosenki i temat piosenki jest po prostu, bo jak ja przyjeżdżam do Polski, to bardzo lubię być w Warszawie i Złote Tarasy i po prostu miałem taki pomysł, wiesz, wpadłem na taki pomysł, że zrobić piosenkę, że poznasz kogoś i bierzesz tą osobę na randkę i w taki ciekawy sposób chciałem zrobić taką dedykację Warszawy, nie? Tak wychodziłeś z metra i o, nagram piosenkę o Złotych Tarasach, tej zasadzie. Tak, tak, tak. I myślę, że to bardzo fajnie wyszło, a na temat z Doniem, to jak nagrywałem tą piosenkę, to po prostu dla Beki zaśpiewałem to, bo to pasowało tam, nie? No tak. I każdy się śmiał, ha, ale fajnie. I potem następny dzień, jak zgrałem to i wysłałem to do ziomków. Ziomki są na pierwszym miejscu. I każdy był, ej, to jest fajne, to jest takie, wiesz, daje takie... Powera. No nie, i też takie flashbacki, takie oldschoolowe poczucie i przypomina ci się inne rzeczy od... No, suczki to klasy. Tak, no. Ale zgodził się bez problemu, żeby wystąpić, czy miał tam jakieś swoje, że... Musiałem porozmawiać z Doniem, spotkać się, dogadać się i... Powiem ci, że mega szacunek dla niego, bo on mi też bardzo dużo rzeczy potem pomógł z teledyskiem, inne rzeczy. Przyleciał do mnie do Holandii, był u mnie w domu, jedliśmy obiad razem. Czyli znacie się prywatnie też. Tak, bardzo fajnie, no. Okay. Super. No to lecimy dalej. Lecimy dalej, zobaczymy co teraz wypadnie. Jest to dwójka i po raz pierwszy w naszej rap grze wypadł podwójnie challenge. Tak. Czyli kolejny challenge, jaki dla ciebie mamy, to chcielibyśmy razem z tobą nagrać TikToka do Złotych Tarasów. Co ty na to? Dobra, niech będzie. No to po wywiadzie, nie? Tak. Dobra, to rzucamy kostką dalej, zobaczymy co teraz wypadnie. I wypadła szóstka, czyli jest to już koniec naszego wywiadu. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Był z nami Mister Polska. Czyli Dominik Włodzimierz Czajka Grot.
A my słuchaliście Rapowy Jaj, gdzie Kamil oraz Marcin grają bęgery i w tym momencie przechodzimy do challenge. Zostańcie z nami. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów. Jej uśmiechu nie zapomnę. Poprawił mi nastrój panorama ta w Mariocie. Apartament na hasło. Dziś jest nasze, jutro nie ma. Nikt nie zatrzyma nas. To są Rapowe Jaja. Gdzie Kamil i Marcin grają bęgery w Radiu Go!